Wina się, powstań. O kurwa, gdzie ja jestem? Kim jesteś? To sen, a to kim jestem nie ma znaczenia. Nie ma, nie rozumiem. Możesz mnie nazywać strażnikiem, jestem tu, bo w przyszłości za 10 lat wydarzy się coś strasznego, powróci wielkie zło, wcielenie Beliara. Tak, już spotkałeś jego sługi. Chodzi o Ksardasa Ożywieńca, tego co mnie śledzi? Dokładnie, jak zauważyłeś, teraz jest dwóch Ksardasów, ten prawdziwy i ten nowy, i on chce zdobyć ostrze czasu dla swojego pana. Wiesz jak tu przybył? Za 10 lat pewien wiedźmin przyniesie mu kryształ chaosu, ten artefakt wraz z dwoma innymi, kryształem światła i równowagi, które symbolizują trzech bogów, może być zniszczony ostrzem czasu, gdy któryś zostanie, wiem, dany bóg traci władzę na 1000 lat, a ten kryształ co Beliar go zdobędzie jest na tyle potężny, by przenieść Ksardasa w moje czasy. Właśnie tak, już wiesz co Beliar chce zrobić, ale nie wiesz kim teraz jest i jak tu przybył, dlatego opowiem ci wszystko. Dawno temu oddział paladynów wyruszył do Dworu Ciemności, potężnej świątyni zła. Tam mroczni magowie przywołali potężnego demona, który posiadał część mocy Beliara. Dowódcą paladynów był człowiek, którego imię zostało zapomniane. Po długich przygotowaniach zebrał armię i wyruszył pokonać siły ciemności. Ale wrogowie byli już na nich przygotowani. Przybyłem, aby cię pokonać, sługo ciemności. Gotuj się na śmierć. Muahahahaha, nędzny śmiertelniku. Zmiotę cię jak robaka. Muahahahahaha. Kiedy portal do piekła zaczął się zamykać, zapomniany wbiegł do niego i tak Beliar zdobył jego ciało.
O kurwa, i Beliar powróci w jego ciele. Trzeba zdobyć ostrze i zniszczyć kryształ. Tak, dlatego to ty musisz odnaleźć ostrze, nim zrobią to sługi Beliara. Gdy już je zdobędziesz, to spotkamy się znowu i powiem ci, co dalej. Świetnie, tylko jak mam używać tego złomu, by podróżować w czasie? To nie jest takie proste. Sen się kończy, żegnaj Wimes. Ej, tato, co to za koleś tu leży, czy mogę go zgwałcić? Nie kurwa, to on ocalił mnie przed orkami, nie ma mowy. O, chyba się budzi. O ja pierdolę, mój łeb, kurwa, co się stało się? Wrzut to ty, co ty tu robisz? Chyba nie, spoko, nie pozwoliłem mu cię skrzywdzić. Chcę ci podziękować za... Ej tato, ja cię tak bardzo proszę, pozwól mi zająć się gościem. Proszę, proszę, zadbam, aby nie było mu zimno. Nie oddam się bez walki, tylko spróbuj zboczeńcu. Wrzut kurwa, wypierdalaj, idź na pole, tam masz tylu tych jebanych orków. Ale oni są martwi, a ja wolę żywych. A co mi tam, lepszy ryc niż nic. Jesteś jego ojcem? Ja pierdolę. Dobra, nieważne. Co z mieczem? Tak, tak, już odczytałem te runy. No było ciężko, ale znaczenia niektórych run się domyśliłem. Masz tu swój miecz i tłumaczenie. O kurwa, jaki ja byłem głupi. To było tak blisko, przez tyle pierdolonych lat. Bywaj. Ja pierdolę, kurwa, ja pierdolę, tyle razy to widziałem. I Lothar mówił, że to da się otworzyć odpowiednim mieczem. Jak mogłem o tym zapomnieć, kurwa. Kermoren, już myślałem, że nigdy tu nie wrócę. Ha, kto by pomyślał, że stara już opuszczona forteca Wiedźminów była zbudowana na miejscu ukrycia ostrza czasu? No nic, na razie się tu rozejrzę. Może w zbrojowni zostało coś ciekawego? Ja pierdolę, ze wszystkich miejsc na świecie czemu akurat musiało to być to? Wiedźmini, nienawidzę ich, odmieńcy, mutanci, sam byłem kiedyś jednym z nich. Ale za to ich lubię, robią najlepsze pancerze na świecie. No to pora iść po to zasrane ostrze czasu. Ostrze powinno być moje, do dzieła. Wiedźmin Hagen, jak to, dlaczego, powiedz, czemu dołączyłeś do Beliara? To przyszłość Vimes, Xardas zabrał mnie tutaj ze sobą i wrzodem, teraz Beliar jest moim panem, poddaj się póki jeszcze możesz, nie bądź głupcem Vimes. Pamiętam cię, 10 lat temu się spotkaliśmy, właściwie to chyba teraz jesteśmy 10 lat temu. Widzę, że masz już ostrze, jesteśmy tak blisko, dołącz do nas, twój opór nie ma sensu,